Start i kontynuujemy Call of Duty Modern Warfare 2. Według mnie najlepszą część całej trylogii MW. No cóż, każdy ma swoje ulubione części. MW1, choć jest klasyką, mimo wszystko nie przebija MW2. Chociażby pod tym względem, że tutaj jest Ramirez. No. Dobra. I co, znowu grałem płotką? Znowu płotką. Kradli grę twój płotkę. Bomby, eksplozje, końca świata. Halo, ludziska, jest tu ktoś, ktokolwiek? Dezon jakiś? Coś, cokolwiek? Nikt? Kurde, pusto, smutno. And they're killing 1,000 Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all out of friends. I know a guy. Bo jakiś terrorysta zaatakował lotnisko, no i trzeba wojnę się o tą wywołać. Is the only guy Makarov hates worse than Americans is locked up in a gulag. That's all we've got. If this con's the bait to catch that psychopath, let's hang him from a tree. Jesienią zamiast liści na drzewach będą wisieć zdrajcy. Jezu, ale to jest cicho. Za cicho, za cicho. Zdecydowanie za cicho. Albo już zacząłem być głuchy na ten koniec. Na samą starość. No patrzcie, Dezen gra w Paydaya, wszyscy grają w Paydaya. Ciekawe, kiedy będziemy całym naszym beznadziejnym komuniki grali w Paydaya. Ciekawe kiedy. O kurde, jakie pistolety! Strzelają do płotki! Halo, dostał przecież! To jest jakieś oszustwo. Oszukują. Dragunów. Dragunów. No. Panie. A, Jezus. Z boku. Przynajmniej nie ma limitu czasowego. Przynajmniej nie ma limitu czasowego. Czego nie wyszli z szopy? Nie, z przodu domku. O, wybuchająca coś? Nic tak jakby wybuchające. Ramirez! Ouch! Ouch! Tak zasadniczo tam z kim my walczymy? To jest w ogóle jakaś fabuła? Cześć, Ghost! Była wieżyczka? Nie ma wieżyczki. Chowanie się za paletą chyba nie jest dobrym pomysłem. No ale cóż, lepszego wyboru nie ma. O, ludziska, serio sobie trafić, gdzie możecie? O rany, jaki goriąc dzisiaj jest, jaki ufiop. Ale będzie burza, ale będzie burza. Byleby kabla od internetu nie odrywało.
No spoko, spoko, nie jestem na miłość, żeby być jaki dobry. Au! Au, przepraszam. Nie chciałem. To był przypadek. To był tylko przypadek. Panie kapitanie, panie bydło. Panie bydło. Halo? O! Jakieś oszukaństwo, to jakieś to jest złe. Pani mydło. Ten samochód za chwilę wybuchnie. Ja tam nie chcę być. Już nie wybuchnie. Już nie wybuchnie. Ostatni raz. Nie chcę słyszeć twoich kłamstw. Ostatnią niedzielę. Jaki beznadziejny snajpier. Gorzej niż Jezel. A może to ja? Ale pierwszy niż kart, ale co? Ale no, tak. Wszystko słyszę, mimo że gram. Ja cię tylko Dezen sprawdzam, nie cię tylko sprawdzam. Wybacz, panie duchu. Robiłem to, żeby cię uratować. A to, że stałeś koszetem. Wow. Wow. Chciałem cały magazynek wywalić, żeby goś było tutaj chuj. Umarł? Umarł, bo skisnął. Umarł, bo nie żył. Umarł, bo Dezen. Bo Dezen go zabił, rozszarpał go. Bo Dezen użyczył swojego cielska w Fate of Decay. Jest sławny. Jest silny. Ale nie jest ładny. Nie jest tak ładny jak ja. A, Jezus, granaty. No to... Halo, jak? Co? Gdzie? Zastanawiam się skąd. Nie z przodu, nie z tyłu. Chyba od strony duszy. Taka wewnętrzna walka. Wewnętrzna walka z samym sobą. Wow! Na, to się wszystko... Say hello to my little... friend. Kurde, dobry ten przyjaciel. Panie przyjaciel. Dobry ten przyjaciel, polecam tego przyjaciela. O nie! Pozbyłem się dobrego karabinu. Też muszę schodzić z... Jezus, czymś beznadziejnym. Nie to chcę... O, to chcę. No, nawet. Tak mi spoko się trafiło. Hmm.
Jesteśmy prawie na rynku. Na rynku w Krakowie. To jest Kraków. Jakby ktoś nie wiedział, E3 też jest znak w Krakowie. Dokładnie na rynku w Krakowie. Postawili taki namiot, który jest halą. I w tych halach wszystko jest. Wszystko się rozgrywa przy sukienicach. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego słuchać czasami w tle hymn aryjacki tam na E3, no to też wszystko jasne. Też wszystko się wytłumaczyło. Wydawało mi się, że gdzieś na dachu widzę ludzi. Ubisoft ma dwójka. Dwójeczka. O kurde, o kurde. Copy dead. Dead copy. No, tutaj wszędzie krzyczą McTavish, McTavish. A tam krzyczeli Ramirez, Ramirez. O nie, kurczaka zabiłem. Teraz mnie PETA pozwą. Zabijanie kurczaków. Przynajmniej szybko umarły te kurczaki. Tak się robi kebaby w tym czasach. Świeże mięsko. Au, 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 au! No kurde, schowaj się gdzieś, gdziekolwiek. Za nim. Z paniem Red Salam. M4 z granatnikiem. Całkiem ciekawa opcja. Hello! Hello! No i skończył się granatnik. Biedne kurczaczki. Biedne kurczaczki, biedne kurczaczki. Biedne mięsko. Panie Ghost, chodź tu. Au. To musiało boleć. Rozumiem, ile dwójka mam? Halo, tam nie chcę nic mówić, ale dwójka, jak nazwa sama wskazuje, ma miejsce na dwa pociski. A ta dwójka ma miejsce na pięć pocisków. Chyba pięciorówka. Motorówka. Pięciorówka. Motorówka. No, coś ten deseń. Wyszłoby, że coś ten deseń. Nikolaj! Wiesz, Nikolaj to jest... Halo, Jusek. Nikolaj to jest Jusek. Dlaczego on nam pomaga, Amerykańcom? W sumie może nie tyle Amerykańcom, co brytyjskim siłom. Sasowi. Jesteśmy przypadkiem ze Sasu? O. A to w sumie Juskie mogą nam pomagać. Jeśli Brytania jest przeciwko Ameryce. Daj mi łapę! Kurde, nie dam mi łapy. Czyli... O kurde. O nie, skrypt! Skrypt! Brawo! Brawo ja! Nie potrafię skakać. No i teraz będę biegł. Po prostu mnie zostawcie!
Dobra, biegnę. God damn it, oni chcą mnie zabić. Dlaczego oni chcą mnie zabić, o Jezus? Co ja takiego złego zrobiłem? Aaaa! Biegnę, biegnę, biegnę. O! Parkour. Kurde. To jest jakaś 13 dzielnica? Jakieś Yamakasi? Syo, przez szybę. Dobra ta płotka. Ramirez! Ramirez! Każde specjalne jednostki mają swoich Ramirezów. Task Force. Już w końcu co, Task Force to jest brytyjska siła specjalna? Chyba tak, no w końcu tam był Price. Ja sam też McTavish, pan mydło. My task force is out of the country. I'm commandeering your unit, Sergeant Foley. Yes, sir. All yours, sir. I've requisitioned a striker from the 8th Armored. Czyżbyśmy jeździli teraz sobie pancerzonym samochodzikiem? Nie przynajmniej nam sobie czegoś takiego, ale... Just point it out on the map, sir. They won't hit you. No, czyli jednak osłaniam. Au! Au! Ramirez! Jeszcze to skuszysz w grze? Ramirez! Kurde, co z tym Foley? Poza Fox. No. Jasny, jasny, gościu. To de Madre America. Byłaby się jakaś wojelka, jakaś szczelbusia. Może pistolet nie jest też zły, no. Jak widać. O, jest, proszę sam, panie Dun. Pan jest Dun. No, pistolet jest całkiem, całkiem. Pistolet jest MVP. Potwierdzone info. O kurde, o. Ech, ciekawe kiedy wrócimy w grach do realii współczesności. Ciągle ta druga wojna i ta współczesność. A gdzie współczesność? Kurty całkowicie odcięli się od klimatów współczesnych. Ech, jak tak można? Ech. Ale... Chyba nie wyjdę przez okno. A Jezus. Nigdy nie spodziewał się rosyjskiej inkwizycji. Wypraszam, panie Foley. Tu sobie ty cały coś za kanapą chował. Ramirez! Wszystko to Ramirez! Auć!
boli. O Jezus! A ten skąd się tu wziął? I wmieszał się w naszych. Zmieszał się z naszymi. To takie wojskowe multikulki. No przepraszam. No i to się wszystko wyjaśniło. Ja cię... Typu... Wiesz, że masz innych żołnierzy pod komendą. Nie tylko mnie. Wiem, że jestem ładny, fajny, ale no... Pierwsze dane wywiadowcze. Lala. Ja cięż, kurde, no nie... Amunicji! No tak. Nie warto strzelać, kiedy nie masz amunicji w pistolecie. Przyjeźdź 4 pociski, no dobra. Idzie ogarnąć. Ramirez! Wszędzie Ramirez! Jestem bohaterem wojennym. My imię to Ramirez. Au! Pani! Nie strzelaj pan. Ale dlaczego Rosjanie w ogóle mają czerwone mundury? Czy Rosjanie nie mają przypadkiem czarnych mundurów? Czy nie jestem specem, ale wydaje mi się, że no, czerwonych nie mają. Może specjalnie na trzecią wojnę wybrali sobie czerwone. To by wiele tłumaczyło. Au! Żywo! Ej, serio, nie widzę nigdzie przeciwników. Serio, jestem ślepy albo... O Jezu, ten samochód by wybuchł. O! Taki... Niefajny granat. Jasne, jestem Ramirez. I oni wiedzą, gdzie ja im kazałem. No. Private Luo. No i Private Luo nie żyją. Znowu jam jest. Pistolet mi się załadowało. Ale nie mogę wejść na to? No co za oszustwo. Strzelają!
Ramirez! No chyba jeszcze nie. To jest moja miejscówka, spadaj typu. Au. Хорошо. Badger 1 to Hunter 2, target destroyed. Już wszyscy? Go, go, go! Jej, punkt kontrolny zdobyliśmy. O Jezus! Dlaczego w tym jednym musieli tą grę zrobić super realistyczną? No nie. O Jezu, nie mam przecież amunicji, zapomniałem. Ja mi jest, do everything. Tak mi się zachciało. No to przecież wszystko to tłumaczy. Da. Panie, ja ci ratuję tyłek, a ty na mnie krzyczysz. Jak taka menda. Deden, co, przeszedłeś już tego hajsa? Jakiego hajsa grałeś w ogóle? Mam nadzieję, że z DLC oczywiście. Jakiś najtrudniejszy, z DLC. Ramirez! Zaczynam nienawidzić swoje imię. Panie Foley. Ramirez od Vlada. Vlada. Z tym pilotem. White Xmas? Ramirez, do everything. A to White Xmas jest takie sobie. Może ich wszystkich wystrzela. Poza tym, Deziu, jak ci się podobały wczorajszy Microsoft, wczorajsze konfy? I co sądzisz o Beteździe? Zresztą tak jak ja uważam, że mimo, że to nie była tak tragiczna konfa jak EA, to mimo wszystko była rozczarowująca. Poczułem się strasznie rozczarowany. Microsoft był spoko? O, Bethesda tragedia. Czy to nie była źle zrobiona Bethesda to nie była źle zrobiona konferencja, ona po prostu była rozczarowująca. Spodziewaliśmy się więcej, a dostaliśmy nic. No właśnie. Też poczułem się, że niepotrzebnie stawałem na 6 rano. I teraz wytrzymaj do 3 w nocy. No, do 5 w nocy. Zależnie jak ile Sony będzie trwało. A tak wracając do Microsoftu, to ci się tam najbardziej podobało. Oczywiście pomijam Middle Earth'a. Bo wiadomo, Middle Earth to jest miodek. Fajnie to wygląda, jak rozwinęli cały ten system Nemesis. Teraz orkowie to wydają się mieć wszyscy nawet na charakter. Ci, którzy, których przyciągnęliśmy na swoją stronę, tak powiedzmy, nie są takimi jakby zombie za świecącymi oczyma. Teraz bardziej wyglądają tacy bardziej rozumnych, nie wiem, pewnie czy mają swój zachowany charakter. Zmieniła się tylko służba. Zobaczymy, jak interesuje PC Gaming Show. Myślisz, że zrobi lepiej niż AMD?
No, powiedzmy sobie szczerze, rok temu PC Gaming Show to była najgorsza konferencja, jaka w ogóle była pokazana. Jaka w ogóle miała miejsce. Pokazali tam może 2, 3, 4 zwiastuny. Oczywiście pokazali tam, już wiemy tam... Ma procesory od AMD? Nie pamiętam, no coś tam AMD pokazywali, przez pół godziny pokazywała jakaś 50-letnia kobieta. No i gadali, co najwyżej pokazali 2, 4 zwiastuny i na tym się skończyło. PC Gaming Show. No, po części poczułem się jak taki gorszy sort. Poczułem się gorzej od konsolowca. Na razie wiadomo tyle, że twórcy dostają tam swoją nową grę i że będą Battlegroundsy. Z tego co pamiętam, twórcy Don't Starve teraz pracują nad grą bodajże o krzyżze Don't Include, coś takiego. Jeśli mi się nie pomyliło. Gdy się pokażę tą grę, która została zapowiedziana dawno temu, jest teraz w Early Access. No to powiedzmy sobie szczerze, że to nie będzie coś fajnego. No chyba, że to będzie zupełnie inny game, ale jeszcze innym. O, to miło. To fajnie. To fajnie. Zobaczymy co nam pokażą. Don't Starve... Może miał tą swoją stylistykę, miał swój klimat, ale no... dupy nie urywał. A przynajmniej mnie nie przyciągnął na później. Bo Oxygen już są ujawnione. Czyli mówimy tu o jakiejś grze nieujawnionej, jakiejś... w drugim wierszem. No bo zobaczymy. Mam tak samo niskie oczekiwania wobec PC Gaming Show co do EA. To sęk w tym, że choć spodziewałem się, że EA nie będzie jakiegoś szału, to EA było tragiczne. Oby PC Gaming Show nie podzieliło. Nie podzieliło tego samego losu. No bo będzie trochę przypał, lekko mówiąc. Ramirez, przyjadą po tobie, zejdźmy z... Ramirez! Ramirez, do everything! Cause you are Ramirez! Aha! Go, power... O, zamknięte. Ja mam Don't Step to get very fajnie mi się działo, bo tam jest multi. Znaczy nie mówię, że to jest zła gra, że może się przenudzić, no... Głównie chodzi o to, że mnie po prostu nie przypadła mi w gusta. O, zapisało się. Tak było. Au, skąd? Stamtąd. Halo, panowie, nie potraficie sprzątnąć gościa? Ramirez, do everything. Halo. Też go zabiłem. Au! Skąd? Kto? Jak? Gdzie? Ramirez, do everything! Tak samo jestem strasznie sceptycznie nastawiony również do Yubi, że już nie pokażą nic. Wiem, pokazali Assassina, wiem, że pokażą Far Cry'a, Deku mogą pokazać oczywiście. No i co więcej, no może jakiegoś czarnego konia, jak było to w przypadku Watch Dogs, jakaś nowe IP, cokolwiek. No ale prawdopodobnie będzie tak samo jak z Bethesdą i Yubi. Że nie pokażą nic nowego, nic fajnego. Także no, według mnie PC Gaming Show i Ubisoft zawiodą. A że Sony ma
ostatnio dość kiepski PR, bo kiepsko swój PR rozwija, to obawiam się, że no ta noc, główna noc E3 może być co najmniej rozczarowująca. Nie chcę mówić od razu, że będzie porażką, no ale... No już mogę z góry powiedzieć, że Microsoft wygrało. Wygrało to E3. Oczywiście nie wliczam Devolvera, oczywiście nie wliczam Devolver Digital, bo to jest pełni już inna kategoria. O, dzięki Bestusku za bicę, bicę zawsze na pepsie. Panie Foley, what are you doing? Grać, towarzysz! Album sobie takie metro pograł. Ale Microsoft to rozwaliło. Goddammit. Liczę na to, że Sony też coś pokaże. Będzie God of War, Last of Us. No i tyle. Czy oni mogą pokazać coś lepszego? Czy Sony może nas zaskoczyć jakoś? Czy Yobi może nas zaskoczyć? A może PC Gaming Show będzie niesamowitym zaskoczeniem, które zafunduje wielki opad szynki? Cóż, jestem strasznie sceptycznie nastawiony. I choć Sony w ostatnim roku rozwaliło, w tym roku może mocno zawieść. Ja już znam jedną osobę, która kupuje Xboxa, Xbox na X, ale taka kolekcjonuje konsol. Więc to jeśli mam być szczery, to nawet ja zamasałem się nad kupnem Xboxa X. Xbona X, jakby to ktoś powiedział. Ale no, poczekamy jakieś obniżki sensowne. Bo w sumie czemu nie? Nie mam tyle czasu. A no i na PC Gaming Show ma być nowa gra twórców XCOM i Cywilizacja. To będzie Cywilizacja 7 albo XCOM 3. Dobra, nie bawimy się, bierzemy ten zwykły karabin i lecimy. Dammit. Raczej będzie spinowek z koma. Myślisz? Tak czy tak to będzie jedno wielkie rozczarowanie, myślę. Dzisiejszy wieczór to będzie jedno wielkie rozczarowanie. No. Wygraliśmy domek. Halo. Cywilizacja 6 wyszła w T16. Kupujcie i 9, bo tak. Who knows? Oh, goddammit. Jaka duchota. Sawarisz, gabarisz. Halo. Panie Foley, czy ty uciekłeś? Panie Foley, what are you doing? Już zesłali artylerię na teren drogę. Ładne mają samoloty. Żyją. Blacha. Mogę umrzeć. O, wózek golfowy.
4677 Brookmere Road. Interrogative. What exactly are we looking for? Over. Sergeant Foley, this is General Shepard. Your objective is to extract a high-value individual from a panic room on the second floor of the house. Yes, sir. He'll be expecting you. Challenge is Ice Pick. Countersign is Phoenix. Szpikulec i Feniks, okej. Report back to Overlord. Shepard out. Szpikulec! Tak. Hello darkness, my old... No co ty w lodówce, halo? Kurde no. Wojna, wszyscy się dookoła strzelają, a on sobie piwo pije. Czy nie mówię, że to jakiś głupi pomysł, ale... W trakcie wojny? Chyba nie żyje. Gdzie ja ci tą walizkę wsadzę? To to jakieś jednostki specjalne. No, niedobrze. Niedobrze. Ramirez! I znowu płotką giemy. Płotko. Płotko, ach płotko, cóż bym ci czynił, czym żem zawinił. No dobra, dlaczego amerykański generał wskazuje brytyjskim jednostkom specjalnym? Russians are using them as SAM sites. Lulu, że tak powiem, lulu. Zastanawiam się, jaki status będą miały modyfikacje z workshopa na stronie tego klubu Bethesdy. Mowa jest, że będzie, że nie będzie można dać tych modów z workshopa. W sumie ciężko mi powiedzieć, co ta Bethesda wyprawia. Tak naprawdę nic nie wyprawia. Gdzie są Elder Scrollsy? Gdzie jest jakiś fajny tytuł od Arkane? No nie ma. Jeszcze rwaliście, panowie. Jeszcze rwaliście. Liczę na to, że no... pojawi się niedługo jakiś... Prey 2. Albo Prey 2. Ewentualnie Prey 2. I tak wszyscy będą używać Nexus Mods. Prawdopodobnie. Jakieś góry lodowe, łapa, wszystko. Tum 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 tu tum tum tu 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 tum tum. Wszyscy poza konsulowcami. He he. He he. Jaki śmieszek. My tu mówimy o poważnym modowaniu. O, piękno jest właśnie ja. Ramirez. Sierżant ja... Gary Robal. To już nie jestem Roach, a Robal? A to śmieszki od tłumaczenia. Śmieszki tłumaczów. Już nie jestem Roachem, jestem Robalem. Jestem księdzem Robakiem. A to śmieszki. Śmieszki od translacji. Co za śmieszki od translacji. Dzięki. Zach, robot. Neptun. Oczywiście kapitan McTavish, mydło. Żołnierz Krelów. Robal.
Ja cię za śmieszki. Gary Robal Sanderson. Świetnie. You had one job. Had one job and you fuck this. O, wyłom. Jeden z fajniejszych momentów. In this fucking slow-mo. Bang. Bang. Bang, bang, bang. Dobra. Slow-mo się nie udało. Zachowałem się jak robal. Let's go in the freaking slow-mo. Ale jak? Gdzie? Co nie są tacy szybcy w tym eliminowaniu zakładników? Serio wolicie zabić zakładników niż walczyć twoje życie? No kurde, gdzie? Halo? Dobra. Idę sobie z panem McTavishem. Widzicie? Z panem McTavishem to zawsze dobrze. Pan Mydło jest dobry człowiek. Z nim nie wyjdzie? Ale z nim nie wyjdzie? Pizant. Widzę, że znaleźliśmy typa, który lubi grać na konsoli. Co za typ? Co za typ? O. Hotel 6, more hostages are at your position. Clear. Sam wszystkich wybije mi, co? Aha. The best strzelec in the platforma wiertnicza. Enemy radio. I think we're gonna have company, sir. Set up a plan B. Get some C4 in those bodies. Go. No, no, wcale tego nie widać. No bo wcale tego nie widać. Pani Ghost, nie strasz mi tak. Aha, idź za, dobra. Ej, ja nie widzę nic, halo. Idę. In the slow-mo. Co to dało? To trochę sobie wysadziłem ciało. Wysadziło jedno ciało, jeszcze okoliczny nie naruszony. Call of Duty. To było troszkę nierozsądne. O, auć. Boom. Go, go. Jak by the way, w Łodzi 63-letni mężczyzna próbował spalić swoją córkę. Jest słone to, że ja nawet już nie mam siły komentować tej Łodzi. Ta Łódź to nie jest... Ta Łódź to już... Nie jest, wiecie, to już nie jest miasto, to już jest brama do piekła. W ogóle nie pamiętam tej misji w MW2, a prawdę mówiąc, też nie pamiętam. Jeśli mam być szczery, to też nie pamiętam tej misji. Była, znaczy to w sumie nie tyle była, co chodzi na to, że jest jakaś taka mało zapadająca w pamięć. Właśnie, Wolfsgen, jak tam Black Desert? Wiesz co, Deziu? Jak na razie stworzyłem postać. I tyle. Stworzyłem postać. I tyle. Stworzyłem postać.
A to, co stworzyłem, było dobre. O kurde! Au. Zabił mnie śmigowiec. O, przepraszam, panie mydło. Ja sobie dzisiaj wbiłem 40 level. Nie no, zobaczę, bo jak na razie to... Sporo osób chwali. Kumpel, który no... Cóż... Ty gra w to... Można powiedzieć, że poniekąd przekonał mnie do zagrania... Black Deserta. Z którego właśnie zainstalowałem. Pali, ty Dezen mówisz, że to jest nawet. Więc kurde, myślę, że... No dobra, trzeba mu nie spróbować, no. Ściągnąłem sobie tego triala. Goddammit, co jest? Ściągnąłem tego triala, stworzyłem postać i coś, nie wiem, spróbuję pogiać, może... Może to będzie nawet dobre. Choć wątpię. Jeśli mam być szczery, to wątpię. To nie pudło. Pewnie zrobię 55 leveli i zrobię nową postać. A! O, było blisko. Nie ufam temu. Nie ufam temu. Oj, nawet nie wybuchło. Dlatego temu nie ufałem. Nie ma tak dobrze. A! Ogień! O kurde! Umrę! Dajcie mi inną broń, proszę. Halo, cokolwiek! O, Akacz, niech będzie. O! Tutaj kałak jest zdecydowanie lepszy niż MW zwykły. Halo? Pezon. O! Idę, panie mydło. No kurde, panie McTavish, czy ty ślepy? Głupi czy niespełna rozumu? Już nawet ci nie ufam. Tobie się nie, to nie warto ufać. No ale ta misja jest nijaka. Nie. Jej, weszliśmy na sam szczyt. O nie, kojarzę ten fragment. Tu się będzie umierał. Dobra, jednak się przyda to ta tylna wizja. A snajpa tu jest tak średnio potrzebna. Jezus Maria.
Giant. Zbyt dużo złych giantów. O, Ghost, kurde, przepraszam, kolego. Jezu, a te gazowe się gazują długo. Przepraszam. Panie, mydło. To nie wchodzi mi pod celownik. To nie jest takie trudne. Serio. Nie jestem Roach, tylko jestem Robal. No i kurde... Bullshit. To myślę, to w ogóle jest zsyłka. Nagle platforma, nagle jacyś Rosjanie. Jeszcze irytuje to, jak diabli. O, gian, ok, ja, nie. No niespecjalnie mi się ta misja podoba. Jest zupełnie tak, jak mówisz, z dupy. I nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, o co chodzi. No i to kurde, halo, bez jaj. I tak bronie są strasznie beznadziejne. Au. Nie będę cię kawerował. Chyba wolę... Mamy, że też oni mają jakiegoś auto aima w tym. O kurde. Przepraszam, dupu. O, tu jest jakiś kolega. O, ta misja jest irytująca, naprawdę jest super irytująca. Tutaj zasadniczo można lecieć tylko na power. In the slow mo. Jezus, to jest bezna... No jest... jest termowiz... No nie! Chyba sobie jaja robicie. Chyba sobie jaja robicie. Ta misja to jest jeden wielki bullshit. O kurde, halo. No cies! These guys are going to step up and using thermal optics to see through the smoke.
No. To jest jakaś paranoja. Ale tu cuchnie mokrym psem. Gad cholera, demet. Chyba go dorwałem. Chyba. No nie blokuj! Co? No cholera jasna, typu. No nie! Ha! Misklik mnie uratował. Misklik mnie uratował. No ładnie. Ociec. Dobra, teraz mała kasza, jakoś to dobrze będzie. Wszyscy? Dobra, śledzę mnie. Widzą fabrykę klonów, mają na tej platformie. No, no. Mogę na tym się przejechać? No. Siema Femo, halo, halo, jak życie? Ty jesteś zawiedziony tegorocznym E3? Czy tegoroczne E3 obchodzi cię tyle, co sonny zdanie graczy? No, misja zaliczona. Jak teraz gracz widzisz, że na przykład gra okrutnie się zdarzała? Jest to pod względem graficznym, owszem. Graficznie gra się niesamowicie według mnie zestarzała. W porównaniu z grafiką, którą dziś obecnie mamy, to wygląda strasznie przestarzale. Tak strasznie... Nie wiem... Kiepskiej jakości? A jeśli chodzi o samo strzelanie, to nie. Sam feeling wydaje mi się całkiem w porządku. Nie wiem, nie oglądałem dużo. Musiałem siedzieć do 5, by program napisać działający. Jezu, po kij program? Po kolei się zainteresować programem? Po co jakimiś naukami? Po co cokolwiek? Oglądaj E3. Po co się wszystkim innym interesować? E3. Long history of this building. Not much of it pretty. Started out as a castle with an actual dungeon. Building survived every brutal winter. The occupants. They weren't stopped. Czyżbyśmy teraz streamowali gułak? Over the last century, they played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. Gułak to była dobra misja. But I suppose it's all a day at the races. You're back to losing a horse, and this is where you end up. 627's the piece of meat Makarov wants, so let's cut him loose. Chyba. Jestem pewien. O, cześć panie mydło. Ale w sumie, jak na to patrzysz z tej strony, to wygląda nawet ładnie. Jezus, jak nisko lata.
Jany boski. Dobra, za sekundkę wrócę. Sekundeczkę dosłownie. Mała przerwa na toaletę, zawsze musi być. Także lecimy, lecimy. Czyżby znowu jest cykling poziomów? Gułak, czyli to jest ta misja. To jest ta misja. Czyli w sumie jeszcze dwie misje łącznie z tą i kończymy drugi akt. I drugi akt zostaje skończony. Nice one. O, tu jestem snajperem. Taki dobry ze mnie snajper. To jest ta misja, o której tam kiedyś rozmawialiśmy? Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie to jest ta misja. Ta misja jest całkiem spoko i podoba mi się. Podoba mi się. Czyli jednak, dobra, czyli mimo wszystko współpracujecie, jesteście aliantami, dobra. Teraz wszystko jasne. Brytyjczycy nie są na usługę Amerykanów, współpracują. Tak mnie właśnie to zaciekawiło. Au! Halo, kto? Rocket! Pan rakieta. Jaki friendly fire! Od kiedy oni są twoimi przyjaciółmi? To ładnie im tu rozwalamy gułak. Pan Stein byłby smutny. Jaki friendly fire? To, że koło ciebie latają kule, nie znaczy, że friendly fire, no. Wow, wow, wow. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Wejście przed nami. Hello? Tu jest wejście. Uuu. Uuu. Say hello to my little friend.
Easy. Chyba zniszczyłem ekran. Kurde, niedobrze. O nie, o nie. Czy to jest spas? Wiesz, nie wiesz jak się... Ghost, nie wiesz jak się hakuje? Tak się hakuje. I działa to. Uwierz mi. Próbowałem już. Działa. Justice. Justin. O, jany, zanim te drzwi się otworzą. O, miło, dzięki. Nie mogłeś zhakować się normalnym sposobem? Biedni Rosjanie. Może nie mieliśmy jakiejś dobrej przyszłości, no ale... Biedni Rosjanie. Dlaczego Amerykanie to są ci dobrzy, no? I umarł. Taki Harlem Shake przyśmiertny. No. Kurde. Akimbo, jestem John Wick. No, tak. My name is John Wick. Bang, bang. Jest, nie wiem, z której strony strzelają. Stoi tym razem. Chowam się tu. Idę, idę, idę. Panie McTavish. Tarcza. Tarcza. Dobra, tarcza nie jest zła. Tarcza. Tarcza, kurde. Tarcza. Tarcza. Tarcza, kurde, ała. No to jest klimatyczny poziom, jest, jest. No i masz tarczę. Mogę jakoś rzucić tą tarczę? Halo. O, mogę. No i chyba straciłem Akimbo. No i straciłem Akimbo. To trzeba wektora zabrać. Nie mogliśmy tak na samym, od samego początku. Dziękuję. Tell Jenny I love her. This is for my dog. My name is... Płotka. Zabiliście mi psa. No i zabili mnie. Zabili mnie, tak zwaną płotkę.
Hello. Przepraszam, whisky. It's clear. O kurde. No tak niespecjalnie. To nie było puste. Tak troszkę dobitnie zauważam, że nie jest puste. O nie, jest skrypt. Co to, że nie mają? No, halo, typu. Mam narzekać tobie tu, że jesteś generałem. Jesteś pierwszym generałem. Jezus, co tacy nastrojowi są? Humorzaści, że nie słuchają własnego generała. Zwierzchnika sił zbrojnych. Ja bym w taki, nie wiem, pod sąd postawił, pod ścianę i oszczelał. W całym dobrym rosyjskim stylu. Wow, a ten co tak lata? Ja ci dam granata. O kurde, przepraszam. Jezu, ale te strzelby są useless. Brakuje mi dobrej gry, w której strzelby były zrobione bardzo dobrze. Strzelby chyba są zrobione jedynie dobrze w grach w pokoju Bioshock czy Prey. Jeszcze aż o bestii. Zadają te bronie olbrzymi damage. Hello darkness, my old friend. Jezus, ale jakby to było realistyczne, to bym tyle dostał szału wykoszytem. Nie no, rosyjski stary styl to wysłać kolejne fale żołnierzy na umocnioną pozycję. A, no. To jest tak, że mamy drzwi. Rozwalmy ścianę. Co to ja, nie przeszkadzało ci to... Czekaj, chwila. In the fucking slow-mo. Zaraz ogarnę, bo na razie jest niedobrze. Umieram. Wykrywam się. Da, wyciąłem recenzję. Co do pewnie, nie przeszkadzało ci to, co podkreślali niektórzy recenzenci, że w grze jest toporne strzelanie? Znaczy... Nie, prawdę mówiąc nie. Prawdę mówiąc, nie. Bo tam strzelało się głównie albo z pistoletu, albo ze strzelby. Dalej co, mieliśmy lasery, mieliśmy kusze. Mieliśmy... realizator. I chyba tyle. A że broni mieliśmy ma 5-6 na krzyż, ale każdą mogliśmy ulepszać w jakiś sposób. A że mi to w ogóle nie przeszkadzało, tym bardziej, że to nie był... jako taki FPS, powiedzmy. To była bardziej taka gra FPP z elementami strzelania. A, jeny. God damn it! Dobry nade. To jest zły nade, to jest bardzo zły nade. Oddaję.
Jak dla mnie, tutaj pod każdym względem był mistrzowski. W szczególności... Fabu? Nie, to akurat to jest geniusz. Dawno nie grałem w tak dobrym GFPP. Ja zastanawiam, jakie nowości pokaże Blue Hole na temat Black Legendsów. O rany, ja będę przysypiał na PC Gaming Show. Tym bardziej, że no Battle Legends to niespecjalnie gra dla mnie. Będę przysypiał, oj będę przysypiał. O, i znowu musimy ścianę rozwalić. Au! Mydło? Cena? Kapitan Soap. Jasne, biegnę, kurde, no. Piraci widzą to, przestań bić swojego. Tylko, że on nie wie, czy jestem jego. No to ładnie. No nie! Czy to był poltergeist? Szynki se... No nie! Nuk! Nukę! O, o, panowie, to je przypał. O, fuck! Ła, to był tylko papier. To była... tak, to był... Strzel w nukę. O! Dobry pomysł. I teraz tak przypieprzy się ten tren zbrojonojowy. A, bo Jezus Maria. O, kurde, ale fart. Żagni powinni przynajmniej kilka razy się obić o te pręty. O, i monitor mi wysiadł. Coś mi wpadło do głowy i muszę to zapisać. Aż to muszę zapisać, bo mi wypadnie. Dobra, nie zapomnę. Siema, jestem Ramirez. Moje imię to jest Ryb Monitor. Już wiem, jak pokonam te przeklęte dzieciaki. Siema, jestem Ramirez. Widzieliście, że jestem Ramirez? Pamiętajcie, jak co to możecie mnie krzyczeć. Panie Foli. Nazywam się Ramirez. Zapamiętaj moje imię! Zapamiętaj moje imię! Jestem Ramirez, o nie, Biały Dom. Także to jest ostatnia misja już drugiego aktu. Nice one. A już to nie jest Biały Dom?
sumie nie wiem. Tu też nieźle, ja nie zdążę, żeby kopy biały dom. Ja się zastanawiam, że to chyba nie jest biały dom. Kurde, no ładnie, ładnie wojna się narobiła. No to zostało 59 minut. 59 minut. A, 59 minut tego w sensie. Dobra. To PC Gaming Show. Kiedy ty tam wrócił do Białego Domu? Ramirez, zapamiętałeś moje imię, miło. A? Aha, tu mnie nie traficie, tu mnie nie traficie. No czyli Rosjanie wrócili. A wszystko zaczęło się od typa, który sobie poszczelał na lotnisku. No kurde, no. No, idź. Idej. Tip Wally ma coś powiedzieć na PC Gaming Show. Twójca my też. Ale ma 4. A Tip Wally? Co takiego Tip Wally może pokazać? Nic ciekawego nie pokażę. Chyba, że kolejne DLC. Ech, suka. O, demon przyszedł i się nawet nie przywitał. Jak możesz, demon? Ty demonie, ty zły, zły człowieku. O, suka, mam wyrzutnię. No, demon to taka menda. Przyszedł. Nawet się nie przywitał. Nie szanuję, nie szanujmy. UMP. Panie Foli. Ramirez, oczywiście, Ramirez. Umieram, o nie, umal. Faktycznie umal. Chyba umal. Buta. Pij jak będę alkoholi. I zostawisz szyjąpa na chwilę samego. Au! Hostile suppressed in section 2 Echo. Roger that, 2-1. That's the freaking Capitol building, man. Hunter 2-1, be advised. Hostiles on the southwest corner of the 5th floor are hammering the evac site. Over. Solid copy, over. O kurde, o kurde, ale działo mają. Ale mają działa. A to niespodziewajka. No nie ruszaj się. Ci słodziaczku.
No, to jest budynek Kapitolu. Teraz to wszystko ma sens. Samo namierzający granat. Blać. Let's boom! Bombastic. That was fantastic. Kurde, umarł i zamknął po sobie drzwi. To są drzwi. To się nazywa kulturka. Spoko, spoko. O kurde, otoczeni jesteśmy, otoczeni, umrzemy. Suka, umarliśmy, faktycznie. Już nigdy nie dowiemy się, co było za drzwiami. Przez ciebie. Przepraszam. Przepraszam. Od dzisiaj mówcie mi Blaskowicz. Ja mi jest się przejadło. Hello. 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 Everything is bezpieczna. Room secured. Repeat. Room is secured. You see. Ja człowieka odpalił Sima i poszedł po kawę i szkaluję. No bo ciebie trzeba szkalować. Hello! A dzisiaj mówcie mi Tom. Ewentualnie demon, jak wolicie. Mogę go użyć? Mogę go użyć? Ale fajny posąg. Ale fajny posąg. I wciąż stoi. Ja cię ładnie przywitałem, proszę przestać obejrzeć. Nie no, ciebie szanuję. Fajny karabin. Jezus, nie widzę kto do mnie... O Jezu, granat! No kurde, osłaniajcie mnie! No kurde, przychodzą od tyłu, strzelają. No i nigdy nie ma co kto osłaniać. Ale to jest bullshit. Okej, okay, I check fire. Tak, 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 szefie, już. Ja mi jest do everything. Gdzie ty masz te pojazdy? Ja mi jest do everything. Ja mi jest, clean my air. Najpierw trzeba helikoptery, kurde, jeden helikopter nam strzela. Ała.
Mamy jakąś normalną... Dobra, chowam się, sorry. Dobra, jeden helikopter z głowy. Mamy drugiego helikoptera. Kurde, ile ja tych pocisków noszę? O! No i teraz misja na czas, misja na czas. Nie, dobrze. My mamy iść wyżej. Dotarliśmy na dach? Jeszcze nie. Ja wie. O kurde, helikopter. O nie! O, przepraszam. Przepraszam, nie chciałem. Pan Kun. Nie ma tak dobrze. Tu rozstrzelał swojego. No przepraszam bardzo, no. Zdarza się. To by się nie zdarzyło kiedyś przyjaciela zabić. Każdemu się może zdarzyć. I to uczucie, kiedy za chwilę umrzesz. Tak jakby. Uuu, destrukcja otoczenia, frostbite. Eksplozje, wybuchy, wszystko czego mi potrzeba do szczęścia. Destrukcja otoczenia. I nie ma minigana, który by się przypalał. War, no war never change. Wow, a ten co tak fruwał? Gwia zapisana, coś to się stanie. Wow. Się tyle dzieje, że nawet nie wiesz co się dzieje. Po prostu się naciska przycisk i się lata po ekranie. O, o, odpalił się skrypt. Skrypt się odpalił. Niedobrze. Bardzo niedobrze. A mogłem zginąć? Pan Dun! Tam był pan Dun! O, to jestem ja, łapy mam poranione. Pan Foley, Dun. Typu, który jest nieznajomy, czyli zginie. Tak właśnie myślałem. Chyba jesteśmy w pułapce, nie chcę nic mówić. O kurde. No w końcu jakiś realizm. Dun dostał! Pan Dun! O fuck, wszyscy zginiemy. Dlatego mówiłem, że misje wasze szkolenie są najlepsze. Czy najlepsze? Nie wiem, ale no mają swój urok, tyle powiem. No i tak nagle w środku akcji przechodzimy na inne pole walki, żeby grać płotką. Uplink nearly complete. General Shepard, you're online with Captain Price. O, wiem co teraz będzie ta misja. Teraz z Ghostem pójdę od jakieś dane odzyskiwać, to mi się wydaje. To jest dobra misja. To jest misja, w której będziemy... Nie wiem... Syczeć pianą z pyska.
Bo przez jedno zdarzenie. Jakie zdarzenie? Nie mówię. Nie mówię, bo będzie spoiler. Ale widzę, że Demon wie, Mysu na pewno wie, Dezen z pewnością wie. I siema Pascal, halo, halo. Ja myślę, powiem twój, będzie Normandia. Co? Normandia, tak. Ach, te Mass Effecty to są do obiegi. Ja liczę na Andromedy, która no... Wszyscy wiemy, jak wyszło, jak skończyła. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking your price. This is an order. You're the... Looks like we lost our connection. O nie. Jezus, żeby jakiś Amerykanie rozkazywał szefowi brytyjskich sił specjalnych. O, i pan McTavish od teraz zwany jest jako Soap. Okej, ale to już innym razem. Innym razem, bo zaczęliśmy trzeci akt, który będziemy kontynuować kiedyś indziej. Zupełnie kiedyś indziej. Tymczasem stopujemy, gramy w kod.